uczniowie tarnobrzeskiej budowlanki znów na podium. Tym razem wywalczyli sobie pierwsze miejsce wśród szkół zawodowych na całym Podkarpaciu. Paweł Szelest i Damian Wrona, uczniowie klasy drugiej, te o profilu monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mają już na koncie parę sukcesów. Do kolejnych mogą śmiało zaliczyć udział w trzecim podkarpackim turnieju budowlanym monterów systemów suchej zabudowy, który został zorganizowany w Rzeszowie i składał się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Wykonaliśmy tam test do rozwiązania 30 pytań i później mieliśmy chwilę przerwy, no i było zadanie praktyczne, na które mieliśmy czasu 3 godziny. No, wywiązaliśmy się z kolegą przed czasem, zajęło nam to jakieś 2,5 godziny to zadanie. Mieliśmy za zadanie wykonać przedściankę. No nie było takie łatwe zadanie, ale dzięki przygotowaniom pana Andrzeja Biśtygi udało nam się wszystko przejść bez problemów i pokonać stres. Zadaniamiśmy się podzielili, bo wiedzieliśmy, kto co jak najlepiej robi i mieliśmy swoje, między sobą byśmy sobie podzielili, że na przykład kolega profile tam docinał czy coś i wiedzieliśmy, co kto robi najlepiej i daliśmy sobie właśnie w taki sposób radę. W finałowej rywalizacji z 8 szkołami budowlanymi z województwa podkarpackiego monterzy z budowlanki byli bezkonkurencyjni. Nie wierzyliśmy, że to wygramy, no ale no. Udało się, no i zajęliśmy pierwsze miejsce, nie? Zostaliśmy mistrzami Podkarpacia. Sukces motywuje, żebyśmy pracowali w tym zawodzie, czy coś osiągali dalej. Na pewno takie olimpiady są dla nas ważne i będziemy się szkolić dalej, żeby tak samo dalej pokazywać, że tarnobrzeska budowlanka jest najlepsza. Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. To zarówno ich, jak i nauczycieli zawodu kosztowało sporo pracy. Często po godzinach. Akurat ci uczniowie przygotowywali się do tego tak naprawdę od początku tutaj swojej kariery w szkole, czyli już drugi rok. Drugi rok ta praca z tymi uczniami trwała i tak w budowlance tutaj tarnobrzeskiej, jak i tutaj na zajęciach praktycznych, w Centrum Kształcenia Praktycznego. I to praca nie tylko polegająca na realizowaniu programu, ale również taka praca dodatkowa. Musi być chęć i ze strony uczniów, i ze strony nauczycieli tak naprawdę na to, żeby te dodatkowe zajęcia poprowadzić, dlatego że poziom takich zawodów jest bardzo wyrównany i decydują tam naprawdę drobne niuanse, które nie zawsze jest w stanie opanować uczeń na tych podstawowych zajęciach. Muszą być te zajęcia dodatkowe, musi być taka praca ponadgodzinna, ja to nazywam, z uczniem, żeby no można było liczyć właśnie na takie miejsca. Sukces uczniów cieszy również dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, dla którego takie osiągnięcia są powodem do dumy. Jest to kolejny sukces uczniów naszej szkoły. Chciałbym im serdecznie podziękować, jak również chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom przygotowującym ich do tego sukcesu, nauczycielom zawodu uczącym w Centrum Kształcenia Praktycznego, jak i nauczycielom naszej szkoły, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 tutaj, którzy ciężką pracą i dodatkową często pracą przygotowywali ich do tego wielkiego sukcesu. Nasza szkoła nie jest szkołą dużą, ale od wielu, wielu lat stawiamy na fachowców, stawiamy na dobrze wykwalifikowaną kadrę i dobrze wykwalifikowanych później przyszłych fachowców, którzy miejmy nadzieję zatrudnią nasz tarnobrzeski i lokalny rynek pracy.